Sierpień okazał się bardzo turbulentnym miesiącem dla rynków wschodzących. Na tym tle nieźle wypadł złoty. Co prawda, nasza waluta osłabiła się nieco względem dolara, osłabiła się nieco względem euro, ale były to jedynie groszowe ruchy po tak naprawdę bardzo dobrym lipcu, więc można powiedzieć wakacje Suma summarum wypadają mniej więcej na remis z punktu widzenia złotego i choć kto nie śledzi wydarzeń na globalnych rynkach może twierdzić, że złoty jest taki lekko osłabiony, podatny na wahania, to jednak jeśli spojrzymy na to, co działo się na innych rynkach, naprawdę u nas było nieźle. Mowa przede wszystkim o Turcji i Argentynie. W obydwu tych krajach mamy, może można powiedzieć, w pełni kryzys walutowy. Trochę Sytuacje się między sobą różnią, ale mianownik jest wspólny. Utrata wartości tureckiej lira, argentyńskiego peso względem dolara o prawie 30% w każdym e, przypadku. Jednak, o ile Turcja i Argentyna to są trochę wyjątkowe przypadki, no inwestorzy przejęli się i widać to wyraźnie, i nie oszczędzili także innych rynków, wychodząc z nich na wszelki e, wypadek. Najbardziej oprócz tych dwóch walut wspomnianych już przeze mnie, e, traciły brazylijski real i południowoafrykański rand, czyli też takie rynki, które zwykle narażone są na trochę większe wahania. A dodatkowo e, mamy tam teraz dość burzliwe okresy. W Brazylii jesteśmy tuż przed bardzo e, niepewnymi wyborami prezydenckimi. E, w RPA mamy, e, no można powiedzieć, pewnego rodzaju skandal z wywłaszczaniem białych rolników, z Ziemi często towarzyszy temu przemoc, towarzyszy temu, towarzyszą temu obawy, w którą stronę pójdzie południowoafrykańska gospodarka, która przez wiele lat była taką oazą stabilności, jeśli chodzi o koniunkturę, jeśli chodzi o gospodarkę, jeśli chodzi o inwestycje na Czarnym Lądzie, więc te waluty też potraciły po blisko 10%, niewiele mniej straciło meksykańskie PESO, a mamy przecież wstępnie podpisane porozumienie o wolnym handlu z USA. Także o ile na niektórych rynkach finansowych, na przykład na amerykańskim rynku akcji, te nastroje cały czas są świetne, o tyle na tych rynkach wschodzących. Było naprawdę w sierpniu nerwowo. Wynikają z tego dwa wnioski. Po pierwsze, no jednak widać, jak bardzo warto dbać o taką stabilność instytucjonalną. Mowa tutaj o niezależny bank centralny, mowa tutaj o w miarę utrzymanych w ryzach finansach publicznych, mowa tutaj o w miarę utrzymanym w ryzach bilansie płatniczym, czyli tej wymianie z zagranicą. Polska we wszystkich tych można powiedzieć, pozycjach, no ma odhaczony ptaszek, tak? czyli z punktu widzenia inwestorów postrzegana jest jako kraj względnie bezpieczny. I to dzięki temu, że no przez lata niejako tutaj um, tą stabilność uzyskiwaliśmy, dziś w tych, tych, tym trudnym okresie jesteśmy mniej narażeni na turbulencje niż inne rynki. Z drugiej jednak strony no warto tę sytuację obserwować, bo jeśli ona będzie się potęgować, no to niewątpliwie no nie będzie tak, że przejdziemy przez nie całkowicie. Nogą. W związku z tym, w mojej ocenie, o ile złoty jest trochę niedowartościowany i ja widziałbym tak fundamentalnie bardziej poziomy, powiedzmy sobie 4,20 za euro, 3,50 za dolara, 3,60, 3,65 za franka, o tyle może się tak stać, że przez te turbulencje na rynkach schodzących przez kilka kolejnych tygodni złoty będzie jednak słabszy i ta zmienność notowań będzie większa niż zwykle.